Fonologia jest nauką o dźwiękach, które tworzą system dźwięków, swoisty alfabet, przez który postrzegane są dźwięki mowy. Te same dźwięki mogą być zapisywane w różny sposób, a różne dźwięki w ten sam sposób, bo ortografia nie zawsze odpowiada wymowie. Dlatego stworzono specjalne alfabety do zapisu dźwięków i to mu się dzisiaj przyjrzymy. Różnice między dźwiękami fonologicznymi są różnicami znaczeniowymi. Innymi słowy, kasia będzie różniła się od kaszy dla Polaka, ale dla Francuza już nie. Bo Francuz w tym miejscu ma tylko jeden dźwięk, sho, i będzie głuchy na różnicę między tymi dźwiękami po polsku. Innymi słowy, po polsku sho i sho tworzą tak zwaną parę minimalną, a po francusku już nie. Podsumujmy: fonologia zajmuje się systemem dźwięków, a fonetyka zajmuje się sposobem realizacji głosek, to znaczy, będzie interesowała się różnicami między rakietą i rakietą. I powie nam, która wymowa po polsku jest wymową wzorcową, a która jest wadą wymowy? Kami? Tak? Ty chyba znasz się co nieco na fonologii, prawda? Ja ja jestem fonologią. Znam wszystkie dźwięki. Wszystkie dźwięki, które są. Wszystkie dźwięki, które były. I wszystkie dźwięki, które będą. Jestem dźwiękiem. Jestem brzmieniem, ja jestem głosem. Super, cieszę się, a mogłabyś teraz dla nas otworzyć buzią na moment? Okej, okay. <laughs> a no właśnie a, czyli taki dźwięk, który wydajemy, jak język jest nisko i powietrze sobie swobodnie przepływa. A jest samogłoską i naszą przygodę z fonologią zaczniemy właśnie od systemu francuskich samogłosek czyli dźwięków, na które można krzyczeć, bo w buzi nie dochodzi do zwarcia. Zwróćmy uwagę, że jest to smocza buzia, buzia mi i mogą się tu pojawić pewne niedokładności w stosunku do ludzkiego modelu, ale taki rysunek absolutnie wystarczy nam za rysunek poglądowy. No właśnie, więc proszę się nie czepiać, nikt nie jest doskonały. Kami, mogę zapytać, w jaki sposób jesteś tutaj, skoro jesteśmy teraz w twojej buzi? No fakt, to dobre pytanie. No proszę się nie czepiać, no. No dobrze, a teraz spójrzmy raz jeszcze na tę naszą buzię. W środku mamy język, a na górze podniebienie. Na razie nas jeszcze nie interesuje, czy jest ono twarde, czy miękkie, albo gdzie są strony głosowe, bo tym zajmiemy się przy okazji spółgłosek. Musimy sobie dawkować wiedzę! Uczyć się pomału, powoli, nie wszystko naraz. Tylko ja jestem doskonałą istotą. Esencją fonologii. Alfą i omegą. I mam wszelką wiedzę na temat wszystkiego. Tak, super. Cieszę się. A więc idźmy dalej. Samogłoski nie mają miejsca produkcji jak spółgłoski, bo język niczego nie dotyka, tylko układa się w buzi. Dlatego właśnie mamy swobodny przepływ powietrza i można na samogłoski krzyczeć. Zauważmy, że język może poruszać się w kilku płaszczyznach: do góry i na dół, do przodu i do tyłu. Oś horyzontalna pozwala nam na odróżnienie samogłosek przedniojęzykowych, gdzie język idzie do przodu, np. i, od samogłosek tylnojęzykowych, gdzie język idzie do tyłu, np. u. Oś wertykalna pozwala nam na wyróżnienie tak zwanego stopnia rozwarcia, czyli mówi nam o tym jak mocno rozwarta jest buzia. Gdy język porusza się do góry, to buzia się przemyka i będziemy mówić o samogłoskach zamkniętych. Gdy język idzie na dół, będziemy mówić o samogłoskach otwartych, bo buzia również jest otwarta. Jak u lekarza, kiedy stara nam się wepchnąć szpatułkę, żeby zobaczyć gardło. Powiedz a. Tak. Bo A jest samogłoską otwartą. A co mówimy, kiedy chcemy zrobić fotografię i się uśmiechnąć? I ci bo przy I mamy zamkniętą buzię i rozszerzone wargi, jakbyśmy się uśmiechali. I po francusku jest samogłoską zamkniętą. By podsumować te kierunki, nałóżmy teraz na język tzw. trapez fonologiczny, na który rzucone są francuskie dźwięki w formie specjalnych symboli. Inaczej niż w ortografii, jeden symbol odpowiada jednemu dźwiękowi. Samogłosek po francusku jest 16, 12 oralnych i 4 nosowe. Nosowe, czyli wypowiadane za pomocą nosa, tak jak polskie on i A. Położenie samogłoski na trapezie odpowiada położeniu języka. Oczywiście nasz rysunek przedstawia smoczą buzię, a ludzka buzia wygląda anatomicznie nieco inaczej, więc nasz rysunek jest tylko poglądowym uproszczeniem. Spójrzmy sobie na dźwięki przedniojęzykowe. I, I, E, A. A teraz zobaczmy, co się dzieje z językiem przy samogłoskach tylnojęzykowych. U, U, O, A. W samym środku tego trapezu mamy tak zwane samogłoski zaokrąglone, to znaczy takie, które wymawia się inaczej dzięki innemu ułożeniu warg. Powtórzmy, ułożenie języka jest podobne jak do samogłosek przednich, a zmienia się jedynie ułożenie warg, bo trzeba je zaokrąglić i zrobić tak zwany dziubek. Spójrzmy teraz z przodu. E I, i E. Widzimy, że bardziej uśmiechamy się na tym pierwszym E, bo jest bardziej zamknięte, przez co mocniej przypomina uśmiech. Spójrzmy na samogłoski zaokrąglone i tym razem zacznijmy naszą podróż po buzi od dołu. Im mniejsze jest rozwarcie, czyli im samogłoska jest bardziej zamknięta, tym mocniejszy stanie się dziubek. Wszystkie samogłoski oczywiście omówimy szczegółowo zaraz. Na razie potrzebna nam była jednak taka perspektywa z lotu ptaka na wszystkie francuskie samogłoski. Zanim pójdziemy dalej, mały disclaimer. Niektóre dźwięki się zredukowały w modelu standardowym i są obecnie regionalizmami. Niemniej uważamy, że warto zaprezentować cały model, może nawet nieco przestarzały, bo to w odniesieniu właśnie do tego modelu będziemy mówić o zastępowaniu dźwięków innymi, będziemy mówić o połączeniach i o różnego rodzaju redukcjach. Wprowadzimy zatem cztery sam Samogłoski nosowe, mimo że można powiedzieć, że obecnie zostały one zredukowane do trzech. No właśnie, nie czepiajmy się. Tak naprawdę, wymowa ewoluuje w czasie i w przestrzeni, a więc jest różna dla każdego regionu w danym okresie. A do tego są jeszcze tak zwane socjolekty, czyli wymowa typowa dla danej klasy socjalnej, czyli uczony mieszkaniec Paryża będzie inaczej realizował dźwięki niż robotnik w Toulouse albo ludzie z Picardii. Dokładnie, Camille. Dlatego też przedstawimy taki tradycyjny model francuskich samogłosek. Nawet jeśli nie wszędzie rozróżnia się 2 A albo O, wymawia się jak A. Zostawcie nas! Chcemy dobrze! Ale możemy zrobić więcej filmików i doprecyzować takie kwestie? Albo nawet powiedzieć coś o fonetyce, a nie tylko o fonologii. O tym też wiem co nieco. Dokładnie, a na razie przyjrzyjmy się temu wyidealizowanemu modelowi. Zacznijmy od pierwszego zestawu dźwięków, to jest samogłosek zamkniętych, wymawianych bardzo wysoko. I. 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 Il. Merci. Il, merci. U, 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 u. Tu, vu. Tu, vu. Où, ou, ou 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 Nous, vous. Nous, vous. Widzimy jeszcze i. Język idzie do przodu, jest mocno w górze. Przy U cofa się, ale również zostaje mocno w górze. Ten środkowy dźwięk jest dźwiękiem dziwnym i przypomina nieco niemiecki umlaut. Język ułożony jest podobnie jak do I, a największa różnica jest nie w położeniu języka, a w ułożeniu ust. Z przodu widzimy, że U jest dźwiękiem z najmocniejszym dzióbkiem. Powtórzmy raz jeszcze, układamy język jak do I, a wargi układamy jak do U, z bardzo mocnym dzióbkiem. Posłuchajmy raz jeszcze. U, 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 u. Tu, w. Tu, w. A teraz zostaniemy z przodu buzi, ale zejdziemy troszkę niżej. Omówimy teraz dobrze nam już znany zestaw trzech francuskich e. E, 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 E. Ale, ete. Ale, ete. ale ete. E. 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 Merci le. Merci le. E. e. le. je. le. je. To pierwsze e przypomina polskie sieć, a drugie e. ser. Po polsku dźwięki te nie tworzą pary minimalnej, a istnieje między nimi jedynie różnica fonetyczna. Innymi słowy słyszymy, że są wymawiane nieco inaczej, ale to nadal jest ten sam dźwięk. Po francusku dźwięki te tworzą parę minimalną i różnica między nimi jest różnicą znaczeniową. Pierwsze E wymawiane jest wyżej, z mocno rozwartymi ustami, a drugie niżej. Z mniejszym uśmieszkiem. Środkowe E to E caduc, dźwięk nieakcentowany. Najlepiej się go wypowiada w zbitkach zdaniowych, gdzie można skupić się na następnym dźwięku i potocznie mówiąc, olać ten dźwięk. E caduc odpowiada angielskiemu dźwiękowi szła, czyli formie neutralnej, słabej, nieakcentowanej. Przenieśmy się teraz na środek buzi. Tutaj widzimy serię dźwięków zaokrąglonych. Omówiliśmy już pierwszy z nich, a ostatni na samym dole omówimy przy okazji samogłosek nosowych. W środku zostały nam dwa dziwne dźwięki, które są arcy trudne dla Polaków, bo nie uświadczymy ich w polskim alfabecie fonologicznym. Posłuchajmy. E. E. Chanteur, of. Chanteur, of. E. e e, e. chanteuse e Pierwszy dźwięk realizowany jest niżej i ma większe rozwarcie, to znaczy można wsadzić sobie dwa palce do buzi. Drugi dźwięk realizowany jest wyżej i ma mniejsze rozwarcie, czyli nie zmieszczą nam się dwa palce. Stopień rozwarcia jest jedyną różnicą między tymi dźwiękami. Niestety dla francuskiego ucha są to dwa różne dźwięki, a dla polskiego niewyraźny szum. Teraz zajmijmy się dwoma parami dźwięków, tam gdzie Polski ma tylko jeden dźwięk. Po francusku bowiem mamy dwa o i dwa a. O u. o o o chose o o o o shows. o som homme som homme um. um. jak widzimy Jedno O jest zamknięte, a drugie otwarte. Spójrzmy teraz na dwa francuskie A, które nie zawsze są rozróżniane. A, A. A, A. Taś, La. też Ta La. O, O. O, O. Taś, Gani. Taś, Gani. Jak widzimy, jedno jest przedniojęzykowe, a drugie tylno. Na koniec przyjrzyjmy się samogłoskom nosowym, czyli takim, które wymawiane są z otwarciem przegrody nosowej, czyli przez nos. Dobra wiadomość jest taka, że po polsku mamy dwie samogłoski nosowe: tę i tę. I umiemy nasalizować, więc wiemy, jak to zrobić, i nie wymaga to specjalnego tłumaczenia. Zła wiadomość jest taka, że po polsku mamy nasalizację samogłosek, to znaczy zaczynamy od produkcji samogłoski i nasalizujemy ją w trakcie wymawiania, a po francusku ta nasalizacja jest od samego początku. Innymi słowy, jest ostrzejsza, mocniejsza, szybsza, co wymaga odrobiny nauki. Zacznijmy zatem od dźwięków, które również obecne są w języku polskim. A. 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 VIN, un, un, un. allons. PRÉNOM, allons. To jest zabawne, bo po polsku mamy E z ogonkiem i mówimy EN, więc się zgadza. Ale mamy też coś takiego jak A z ogonkiem i mówimy ON, czyli O z ogonkiem. Ja bym zmieniła ortografię i zaczęła zapisywać to o z ogonkiem. Tak byłoby dużo praktyczniej. Tak, Kami, zauważyliśmy już, że ortografia może rozmijać się z wymową. Dlatego też nie zajmujemy się teraz korelacją fonetyki z ortografią, tylko samymi dźwiękami. Pisownia nie wpływa na wymowę i jest wtórna. Ale fakt, wypadałoby mówić o o z ogonkiem, bo to rzeczywiście jest o z nasalizacją. Po francusku mamy prawdziwe a z ogonkiem, to znaczy mamy dźwięk A, który ulega nasalizacji. By wymówić te dźwięki, trzeba najpierw opanować miejsce produkcji dźwięku nienasalizowanego, a potem postarać się te dźwięki wymówić przez nos. Spójrzmy. A. 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 Parfum. A. Parfum. A, a. 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 France. En France. Jeżeli chodzi o prezentację francuskich samogłosek, to jest to na razie wszystko. Jeżeli macie jakieś pytania, to dajcie znać w komentarzu, a dokręcimy materiał uzupełniający. Zanim w następnych odcinkach zabierzemy się za francuskie spółgłoski i fonetykę. Zapraszamy serdecznie.